nami dinozaury z 7 Gdańskiej Integracyjnej Drużyny Harcerskiej w Kei. No właśnie, panie druhowie, gdzie ta Keja, przy niej ten ja? Co znaczy dziś, na początku XXI wieku, być harcerzem? Znaczy, aktualnie być harcerzem znaczy być aktywnym członkiem społeczeństwa. Mamy XXI wiek i zadania stawiane młodemu człowiekowi są zupełnie inne niż wtedy, kiedy działo się to na przykład w okresie międzywojennym, kiedy harcerstwo w Polsce było zakładane, bądź 20 lat temu, kiedy następowała transformacja ustrojowa. W zeszłym roku została podjęta nowa uchwała programowa, gdzie trochę przemieniamy kierunki, w których powinno iść współczesne harcerstwo. Między innymi znajduje się w nich radosny patriotyzm, czyli kultywowanie patriotyzmu, ale w sposób radosny, szczęśliwy. Spośród tych kierunków programowych ważne moim zdaniem jest harcerstwo w ruchu, czyli harcerstwo jako grupa społeczna, grupa młodzieży jest aktywniejsza niż każda inna młodzież szkolna, na przykład działająca na innych polach niż harcerstwo, na przykład w klubach sportowych bądź w samorządzie uczniowskim na przykład. Harcerstwo współcześnie to szkoła życia. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś przeżył harcerstwo, to przeżył szkołę życia, bo dostał szansę wykonywania czynności, których nikt młodemu człowiekowi by nie powierzył, bo robią to dopiero dorośli ludzie. Harcerstwo jest taka, nie że zabawa w małą dorosłość, ale człowiek otrzymuje już w wieku 15-16 lat odpowiedzialność, którą zwykle człowiek otrzymuje na przykład po studiach. Odpowiedzialność za wykonanie jakiegoś zadania, za przeprowadzenie pracy jakiegoś zespołu, wykonanie projektu. To już robią ludzie młodzi. Wasza drużyna nie jest drużyną młodą, ma już swoje lata. To, co robicie dzisiaj, skądś pochodzi, z czegoś się wzięło, prawda? I czy teraz zwracamy się do najstarszego wśród nas członka drużyny, czy jak startowaliście, jak Keja zaczęła się poruszać tutaj w środowisku gdyńskim, zakładaliście, że ona tak się zmieni i że będzie dostosowywała się do tego, żeby właśnie no, nie rozwiązać się, bo są przypadki, że drużyny harcerskie jak gdyby nie potrafią udźwignąć ciężaru rzeczywistości dla wielu, nie tylko młodych ludzi. Harcerstwo jest utożsamiane z bieganiem w spodenkach po lesie, a jednak okazuje się, że jak tutaj powiedział Gruch, to szkoła życia. Jak to jest teraz z perspektywy czasu, na dzień dzisiejszy, na 29 września 2014? Harcmistrz Marek Kaczanowski. Jestem w drużynie od początku. Od 20, już w tym momencie ponad 20 lat. I cóż, to o czym mówiliśmy tutaj, to co mówił Jacek, musiało się od czegoś zacząć, a zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się w lesie. Spotkaliśmy się w górach, na takim obozie, który mówił, nosił nazwę obozu dla młodzieży ze środowiska z pomocy społecznej. Tak? I wtedy ten obóz był prowadzony przez starych instruktorów harcerskich, prowadzony metodą harcerską. I tak się stało, że zapaliliśmy iskrę harcerstwa w tych młodych ludziach. Zaczęliśmy działać i pracować. Dlatego myślę, że nasze działania i to wszystko, co robiliśmy, to, co im proponowaliśmy, zaczęło nabierać rumieńców. Ale żeby nie było tak prosto, to nie tylko ta młodzież z pomocy społecznej, która pojawiała się też inne młode osoby z gdyńskich szkół i trójmiejskich szkół w ogóle, żeby było po prawdzie. Mieliśmy siedzibę, znaleźliśmy siedzibę w ośrodku adaptacyjnym dla osób niepełnosprawnych. I tutaj właśnie rozpoczęła się, myślę, że ta inność naszej drużyny. To, że stała się drużyną integracyjną, bo wśród naszych członków pojawiały się osoby niepełnosprawne i nie tylko takie, które w liczbie 1, 2 czy 3, ale po prostu w dużej ilości. Było nas 15-20 członków osób niepełnosprawnych i od tej pory zaczęliśmy jeździć na obozy. I tutaj właśnie odnajdujemy to, że ta nasza służba i to, co wykonywaliśmy na początku, czyli naszej działalności, czyli 20 lat temu, do dnia dzisiejszego jest aktualna, ponieważ tacy ludzie są wśród nas i tu możemy spełniać swoją harcerską służbę. No, przez ten czas pokazywaliśmy osobom niepełnosprawnym, ale nie tylko, pokazywaliśmy środowisku harcerskiemu, bo na wszystkich rajdach, na obozach,
pojawialiśmy się z naszymi braćmi, skautami, z niepełnosprawnymi intelektualnie i wszyscy zrozumieli, albo starali się zrozumieć naszą misję, bo ta działalność tej drużyny była też misją. Misją dla ludzi, dla pokazywania po prostu społeczeństwu, że warto inwestować w osoby niepełnosprawne. Warto z nimi być każdego dnia, warto im pokazywać góry, morze, bo tym się zajmowaliśmy przez lata. Myślę, że... Mówicie o kształceniu. Jest trzeci członek drużyny, znany w niektórych środowiskach jako Fala. DJ Fala, czyli ktoś, kto zajmuje się zawodowo puszczaniem muzyki i tworzeniem tej muzyki. Marcinie, jak bycie harcerzem pomaga Ci w tym, co dzisiaj robisz? Witam, Marcin Oroń, DJ Fala, tak jak już tutaj mówili moi koledzy i przyjaciele. Właściwie ja się czuję trochę stworzony przez harcerstwo. 20 lat temu po raz pierwszy pojawiłem się na obozie, wtedy jeszcze jako cywil. Marek Kaczanowski, nasz guru Kaczan, zabrał mnie jako młodego chłopaka. W sumie nie wiedziałem, co to będzie, po prostu jedziemy na obóz w Bieszczady. Tak jak powiedział, byliśmy taką trochę zgrają, cywil bandą. Byli nasi niepełnosprawni koledzy i ta iskra po prostu rozpaliła taki ogień, który już płonie 20 lat. Przychodziły kolejne pokolenia. Jacek, który jest obecnie drużynowym, najmłodszy tutaj spośród naszej trójki, też był takim człowiekiem, który po prostu przyszedł pewnego dnia i został. Spinał się po tych szczeblach po drabinie i aż został drużynowym. Teraz są następne pokolenia. Nasza drużyna się rozrosła bardzo mocno, zmieniliśmy siedzibę, a ten ogień cały czas płonie, tak? Cały czas działamy, integrujemy się. A to, że jestem DJ-em, jestem też nauczycielem, to właściwie najpierw było harcerstwo. Tak jak Jacek mówił, tam dowiedziałem się, co to znaczy być z grupą, działać w grupie, co to znaczy podporządkowywać się rozkazom, wydawać rozkazy, czy że trzeba brać odpowiedzialność za swoje decyzje. I dopiero powoli wykiełkowało z tego mojego harcowania to, że zostałem właśnie nauczycielem i DJ-em. Wróćmy do drużynowego. Tutaj panowie powiedzieli, że jesteś najmłodszy w tej chwili w tym gronie. Prowadzisz drużynę 4 lat, już, tak? Tak jest. Jeszcze był przed nami, przed Jackiem był Łęguś, którego tutaj dzisiaj nie ma niestety. Tak, nasza drużyna przeżyła 3 drużynowych. Pierwszym właśnie był Marek Kaczanowski, harcmistrz. Później drużynę przejął w 2001 roku druk pod harcerz Maciej Łęgowski, a 4 lata temu w lipcu 2010 przejąłem drużynę ja. Marcin powiedział, że drużyna się cały czas rozwija. Funkcjonujecie w przestrzeni gdyńskiej. Co ma zrobić młody gdynianin, który chciałby wstąpić do tej drużyny harcerskiej, integracyjnej? Znaczy przede wszystkim harcerstwo staramy się dążyć do tego, aby było powszechne. Powszechne w dwóch wymiarach. Przede wszystkim powierzchniowym, terytorialnym. Harcerstwo jest dostępne na każdym kroku. Czyli docelowo w każdej gminie w Polsce można dołączyć do jakiejś drużyny harcerskiej i można tam działać w harcerstwie. A w drugim wymiarze, to jest może trochę mniej ważne, ale w sumie liczący się, to jest wymiar powszechności materialnej, czyli że każdy może sobie pozwolić na taki luksus, jak być harcerzem. Czyli to nie jest drogie i każdy może sobie działać. Aktualnie nasza drużyna skupia harcerzy z dzielnic północnych, z Oburza, Pogórza, Oksywia, Dębogórza oraz Babich Dołów. No ale dojeżdżają do nas również harcerze ze Śródmieścia, z Wielkiego Kacku, z Leszczynek. Nawet jedna osoba z Gdańska dojeżdżała swojego czasu. Aktualnie harcówka znajduje się na Pogórzu, w zespole szkół nr 11 w Gdyni. To jest przy ulicy Poremskiego 21. No i żeby móc być harcerzem. Aktualnie skupiamy harcerzy w każdym tak zwanym pionie wiekowym, bo dzieci różnią się od siebie zależnie od wieku. Inaczej pracuje się z dziećmi, które są w klasach 1-3 podstawówki, 4-6 podstawówki. To są odpowiednio zuchy i harcerze. Gdy dzieci przejdą do gimnazjum, to dochodzą do pionu metodycznego zwanego harcerze starsi. A w liceum te osoby stają się wędrownikami albo powoli zaczyna pracować jako kadra młodsza. A my aktualnie pracujemy w każdym z tych pionów. Jesteśmy drużyną wielopoziomową i
tak naprawdę każdy, kto aktualnie się uczy, bądź już przestał się uczyć, może przyłączyć się do drużyny i móc pracować z młodzieżą. To gdzie Was można znaleźć? Przede wszystkim na Facebooku. Aktualnie to jest kanał komunikacyjny, który wyparł tak naprawdę wszystko, zdominował internet. Aktualnie wystarczy znaleźć na Facebooku 7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska Keja. Napisać do drużynowego? Napisać do drużynowego. Ewentualnie można znaleźć nas na stronie odpowiednich chłopców www.gdynia.zhp.pl bądź gdańsk.zhp.pl. Na przykład, co będziecie robić w najbliższym terminie? Coś takiego, co by mógł taki zwykły, nieumundurowany cywil przyjść i popatrzeć, co robi 7 drużyna. Na pewno mogą pomachać. Na pewno mogą pomachać. Za kilka dni mogą machać, bo drużyna wyrusza na rejs. Tak jest. Za 2 tygodnie w sobotę płyniemy statkiem flagowym Związku Harcerskiego żaglowcem Zawisza Czarny na rejs. Tygodniowy rejs ma charakter integracyjny, czyli również pełnoznajmi harcerze niepełnosprawni. Załoga wynosi 30 osób, płyniemy do Szwecji i na Łotwę. Harcerze pełnią funkcję załogi szkolnej, tam wykonują normalne, zwykłe czynności wachty nawigacyjnej czy wachty gospodarczej. Dbają o to, aby żaglowiec wytrzymał ten tydzień z nimi. Było coś, mógłbym coś powiedzieć o zeszłym weekendzie, bo dzisiaj w poniedziałek, wczoraj na przykład harcerze z naszej drużyny wygrali 5. imprezę na orientację o pucharków w Gdańsku Śródmieścia. Wczoraj zakończyła się 48. Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich w Pucku, gdzie właśnie harcerze pokazywali się umiejętnościami żeglarskimi. Pływali na żaglówkach, kajakach i w jakimś sprzęcie wodnym. No, w następnym czasie, w listopadzie, sami bierzemy udział oraz organizujemy jedną z tras rajdu śladami przeszłości Gdańska w Gdańsku. A zbiórki odbywają się co tydzień dla każdego pionu metodycznego. W Gdyni. Stopy wody pod chwilę, tak, zapiszy. Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy, bo rozmawiamy sobie za niższym. Czuwaj.